mechu Kajas mówi. Tutaj różne instrukcje mam. Jest niedziela, więc postanowiłem sobie odkurzyć kilka zestawów ogólnie. O, no siema. Teraz pokrótce wam pokażę mój Lego Room. Oto po tej stronie mamy na przykład wóz z... W sumie to autobus szkolny z Hidenside, Lego Store, rakietę Batmana z Lego Movie, tą ważkę Czarnej Pantery, ja tak to nazywam, na takiej podstawce, bo no wiadomo, trochę brakuje miejsca tutaj. Grzybową wyspę, nieodbudowana do końca, ale dobrze. Dwa zestawy wideo, ciężarówka i traktor. Na drugiej półce mamy smok Jaya z 9 sezonu, kruszarkę skały z League AC, pana na przykład sterowanego, turniej żywiołów z League AC, no i 3 minifigurki z video. No i tutaj różne takie inne zestawy. Na trzeciej półce mamy 2 złote minifigurki, czyli Lloyda i Kaya, kapsuła gracza Lloyda, mech Lloyda z 15 sezonu, pojazd Jaya z 15 sezonu, no i smok Nii też z 15 sezonu. No i ten miały taki zestawik z sezonu pilotażowego. Na czwartej i ostatniej półce mamy smoka Jaya z 12 sezonu, skrep dla graczy, wyspa strażników, 2 motorki, jeden Owena, mech Milesa, no tu kicie rożek, tą złą z Lego Bobby 2, jakieś autko, no i jeszcze ta motorówka z Chimy, z Dimensions. Do szufladek przejdziemy zaraz, ale przejdźmy sobie teraz wyżej. A więc wyżej mamy CMF-y, typowo 22 seria, Lego Marvel, mapety, no i tam inne serie. Lego Star Wars, ta taka, nie pamiętam jak to się nazywało, ale jest jakaś koryta, jest jakiś korytarz. Zestaw z Mandalorianem, mech Kaja z 2 sezonu, mech Wolverina, Zurga, statki z Star Warsów, kapsuła Dartha Vadera, no i jakieś podium treningowe ninja, no i żaglówka i zegar. 2 hours later. Nad łóżkiem w szafie mamy no takie różne śmieciowate rzeczy, czyli na przykład skarbonka, główka z Star Wars Szturmowca, kubek z One Night Casino, ale to nieważne, karty, no i różne pudełka z klockami, mieczykami i tak dalej. W drugiej półce mamy moje przeróżne minifigurki, prawie wszystkie. No i tutaj na przykład mamy Ninjago, Marvel, Mario, takie pomieszane, Minecraft, Star Wars tam jest, no i z Build Emini. No i na górze mamy te takie dwie nieważne półki w sumie. Obok biurka mamy pudełko z Klasika, takie duże, chyba za 200 zł. Mamy z Lego Friends, ale o to nie pytajcie, nieważne. No i mamy walizkę z minifigurkami, ale nie będę ich pokazywał, bo planuję zrobić z tego odcinek. No, to może przejdźmy sobie dalej. Pod łóżkiem znajduje się szafa z na przykład szarymi elementami pomarańczowymi, katalogi różne, odbudowa mechu Kaja z Movie, tutaj różne instrukcje mamy, pełno magazynów, no i tutaj też reszta do odbudowy Kaja, no i różne tam naklejki. Tutaj jest taka, pod łóżkiem oczywiście, jest taka mini kolekcja pudeł z klockami. Zazwyczaj je wyrzucam, ale na przykład tutaj jest Byglek z Ikei, mech Wolverina, ten zestaw ze Star Wars, Mario, no i tam już polibagi są w nim. Tutaj mamy na przykład pudełko z białymi klockami, żółtymi, tutaj różne takie śmieciowate znowu rzeczy. No i dwa ogromne pudełka tutaj. Przeważnie są inne pudełka, takie czerwone, szare, brązowe i tak dalej. W pudełku z Mary się znajduje na przykład zestaw z panem sterowanym, polibag z Darthem Vaderem, jakbym miał kiedyś sprzedać.
polibag z Iron Manem. No i nie wiem dlaczego, zachowałem sobie z Brickzik 2. Jakby ktoś pytał, co raczej wątpię, to wszystkie rzeczy są już otwarte. A więc przejdźmy sobie do szufladek. Na przykład w szufladkach mamy zwierzątka, jedzonko, różne takie roślinki, takie różne niebieskie elementy, różne elementy od minifigurek, elementy akcji, separatory, czyli z niewidzona rzecz. Oj, później to domknę. Tutaj mamy różne takie nadruki, naklejki i tak dalej. No i co najważniejsze, gumki, co w ogóle nie pasuje do Lego. Trochę popadało, ale już jest spoko pogoda. Jest niedziela, więc postanowiłem sobie odkurzyć kilka zestawów ogólnie. Bo ogólnie na tych największych ogólnie jest bardzo dużo kurzu, więc to no nie rzuca się zbyt dobrze w oczy. Dobra, to byłoby na tyle. Napiszcie, czy chcecie więcej tego typu vlogów. A więc trzymajcie się, cześć.